Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w dosyć nietypowym filmie. Wielu z was na pewno się spodziewało, że taki film wleci. Wystarczyło chociażby popatrzeć na to, co się dzieje na serwerze nodia.pl. Ja już od dawna wam mówiłem i tłumaczyłem, że Azor to debil i to nie ma prawa bytu, ale aż sam się nie spodziewałem tego, co się tam będzie odpierdalać. Dzisiaj zobaczycie tak mocny materiał, że jak ja sam patrzę na to, to dalej przecieram oczy. Postaram się dzisiaj mówić normalnie, tak żeby każdy wszystko zrozumiał. No i też na pewno wejdzie tutaj dużo osób, którzy nie są moimi widzami i niekoniecznie może im pasować takie moje trajkotanie jak na każdym innym filmie. Nie słyszę cię, bo się chyba kutasu dojdzie. Także przechodzimy do pierwszej kwestii. Banowanie za nic na serwerze nodia.pl. Tak, moi drodzy! Dokładnie to, co się Sabal pruł do każdego możliwego serwera, w tym nas. Posłuchajcie sobie teraz ciekawego nagrania. No ale, dlaczego twoja gildia przyszła? Dlaczego twoja gildia przyszła z tym? Ale o co teraz chodzi? Bo nie rozumiem bez kitu. Nic nie wysyłałeś Nizmo? A co miałem mówić? Żadnych wiadomości na temat nodi? Na temat nodi? To znaczy jakich wiadomości? Bo ty doskonale wiesz, jakich wiadomości, kurwa, już nie tnij głupa, przecież mam te. No ale mam to co, w regulaminie jest zapisane, że co, że nie mogę niczego wysłać? Komu jakiejś osobie innej? Co się dzieje na serwisie? No dobrze, a co tam wysyłałeś Nizmo? Na przykład pokazałem mu buga z kilofem. No to za to masz banę. Za co? I co, i tylko dlatego? Działać, znaczy no po prostu za działanie na szkodę serwera. No. Mamy tutaj chłopaka, który wysłał mi na fanpage nagranie. Z eventu wielkanocnego były jakieś tam metki, które było można bić kill-offem. Ale oczywiście jak na nodie przystało, dało się to zbugować i zbijać jednym hitem całego tego metka. Z tego co mi wiadomo, zgłosił tego buga i wysłał mi na PW. I przechodzimy do bana, który jest chyba nałożony nie za bardzo poprawnie. Zacznijmy od tego, że w regulaminie nie mają takiego zapisku, że jak komuś wyślesz buga na PW, to dostajesz bana za to. A on dostał bana za działanie na szkodę serwera. Tylko i wyłącznie dlatego, że wysłał mi nagranie z bugiem na PW. Gdzie jeszcze nigdzie tego nie wrzucali, żeby było to ogólnodostępne jako rozpowszechnianie buga. Podkreślę, iż nagranie było na niepublicznym na YouTubie. Warto tutaj dodać, że jak startowała Nervia S1, to ludzie chodzili do Azora z płaczem o byle co. I gdybym ja miał wtedy banować każdego, który tak zrobił, to bym kurwa musiał pół serwera zbanować. Ustalając, nie ma punktu w regulaminie, nie ma bana. Jest ban, jest niesłuszny. Lecimy dalej, bo to nie koniec. Tutaj mamy bardzo ciekawą rozmowę na forum na SB, z której wynika to, że typek, który wystawił aukcję na Allegro z Yangami, dostał bana, a jego kolega bądź nie, zaczął go bronić. W każdym razie to inny gracz. I dostał taką odpowiedź GM-a. Nie broń osoby, która próbowała sprzedawać Yangi, bo i tobie wywalę bana na gierce. Poniżej mamy odpowiedź użytkownika Oniku Koper. Chcesz robić serwer taki jak każdy, który krytykował Sabal, że są rozdawane bany za nic? Na to odpowiedź Setopsa. Tak się składa, że wyższa administracja może czasem nagiąć regulamin. Że co, kurwa? Życie cię nie nauczyło! Ja pierdolę! Ja zrobiłem tego screena i go po prostu 10 razy czytałem. Setops, życie cię nie nauczyło, że kurwa regulamin po coś jest? Nagiąć to ty se możesz linijkę, kurwa, na elekcji. Wychodzi na to, że tutaj możesz dostać bana za wszystko. A regulamin na tym serwerze to nie istnieje w ogóle. Bany tutaj są rozdawane dosłownie za free każdemu po kolei. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Wchodzicie na grę, widzicie GM-a, który stoi obok bota. Podchodzicie, mówicie, no nie banuj chłopa. A GM, no dobra, to ty też masz. A regulamin? Jaki kurwa regulamin, hopie. Lecimy z kolejnym screenem. Mamy tutaj naczelnego uciekiniera z Choroszczy, czyli naszego Azora. Czeka nas tutaj kolejne przecieranie oczu. Mamy tutaj następującą wymianę zdań. Co ty tu jeszcze robisz na forum, jak nie grasz? Mogę ci dać bana, sprawi mi to frajdę. Odpowiedź do Sabala, a to jak nie gram, to nie mogę siedzieć na forum. Ty poważny jesteś? No nie jest poważny, bo Sabal ma tyle wspólnego z poważnością, co ja wiem, kurwa, guma mam. Ale lecimy dalej, możesz, ale za dużo pierdolisz niepotrzebnie. Nie no, błagam, zatrzymajcie tą karuzelę śmiechu, co to jest? Dobra, ja rozumiem, mogę kulturą w waszych oczach jakoś nie ociekać, ponieważ robię filmy na YouTube takie, a nie inne. Jednak jak jestem w pracy, to można przeskoczyć z takiego przysłowiowego dresu w garnitur, nie? I film ma tak wyglądać, no bo kto by to oglądał? Ale ten kretyn jebany, on taki cały czas jest. Główny administrator w grze na forum pisze do ciebie tekst, możesz, ale za dużo pierdolisz niepotrzebnie. Pomijam fakt tego, że miał go ochotę zbanować za nic. Ręki nie dam, ale daję sobie 3 palce upierdolić, że jakby takie coś było na innym serwerze, inny admin by tak odpowiedział, to on by zrobił 15 odcinków z dramą, 10 streamów, a jeszcze by ten tekst powtarzał przez kolejny rok. No to tak, zero profesjonalizmu, traktowanie gracza jak śmiecia i bany za nic. Lecimy z kolejnym screenem, ja naprawdę nie wierzę w to, co się tu dzieje. Napisz jeszcze jedną pierdę, a zbanuję ci wszystko po IP, bo mnie już irytujesz. Pamiętajcie, nie irytujcie Azorka, bo wam kabel od internetu pogryzie. Także bany za irytację Azora też są? W sumie na tym serwerze można dać za wszystko. Tutaj mamy ocenzurowany screen, który bez cenzury znajdziecie w opisie, na którym Sabal na swoim ultra dopracowanym serwerze testuje Ognistego Króla na oficjalnym serwerze odpalonym na ognistej ziemi. Normalnie, drop leży na glebie, ogniste króle respione z GM-a, nie wiem czemu nawet na betę nie mógł wejść. No jakim cudem testowanie ognistego króla? Teraz już serwer rok robiony. W ogóle co wy żeście kurwa ten cały rok robili? Jak na tym serwerze są 2 dungi z tego Azraela kurwa w trakcie serwera dodajecie? Tutaj macie screena, którego pożyczyłem od Metin2Trolls. Został tutaj zrobiony screen aktualizacji, które wchodzą na nodie. Oczywiście Azor się nimi szczyci po niebiosa. Że on to codziennie jakąś aktualizację robi, żaden nigdy serwer tak nie miał. Tylko tyle, że te wszystkie aktualizacje, które się tam odbywają, to tak naprawdę poprawki
błędów, albo Abdalita na zasadzie dodaj gdzieś 3 respy metków, usuń 3 respy metków. Co oczywiście pięknie widać na tym screenie. Aktualizacja 0.5, możliwość wymiany 4 pedeków 30 minut plus jednej małży na jednego pedeka godzinę. Aktualizacja 0.6, usunięcie tworzenia PD, usury, bo to był głupi pomysł. I to są te jego codzienne aktualizacje. Zaraz na pewno znajdzie się tutaj dużo przeciwników Nerwi i powiedzą, że tam nie było nic dodawane. Bo Azor tak zawsze gadał na swoich streamach, filmach, nawet na poście raz widziałem. Bardzo bym prosił takie osoby, żeby sobie otworzyły dwie zakładki. Forum z aktualizacjami Nodi i forum z aktualizacjami Nerwi S2 lub S1. Ja to wręcz podziwiam tego technika, który z nim to robi. Bo tam jest raz, że do naprawy dużo bugów, dwa, że przy serwerze jest ogólnie dużo roboty. To jeszcze taki sawal mu co 5 minut. Dodaj to, a nie, jednak to usuń, a jednak dodaj z powrotem, a usuń, a dodaj. No przecież jak on cię nie wypierdolił jeszcze z tego serwera, to ja nie wiem. I to jak to Azor w końcu jest? To jest twój serwer czy nie? Bo kiedyś jak każdy inny youtuber robił swój serwer, to mówiłeś, że to nie jest jego serwer, tylko technika. I to mnie tak zastanawia, czy to jest twój serwer czy nie, kurwa. Nie słyszę cię, bo się chyba kutasu dojdzie. Lecimy dalej. Ogólnie to, co tam na SB się dzieje, to nawet screenów nie warto robić. Jaka administracja tam ciśnie własnych graczy? Wyżeście nie zasłużyli nawet, żeby pies na ten serwer was naszczał. Powinniście tych graczy po dupie całować. Bugów od chuja na każdym kroku. Administracja sporadnie od logopedy, kurwa. Bany zależne tylko i wyłącznie od humorku GM-a. Więcej nie ma nawet co screenów wrzucać, bo każdy widzi na tym SB, co się dzieje. Ja wiedziałem, że tam wyjdzie syf, że warto czekać na ten serwer z popcornem, ale to, co tam się dzieje, to przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Serwer ultra hard, jakiego jeszcze nigdy nie było. Maksymalny level wbity 2 razy po ponad tygodniu. Serwer z minimalnym item shopem, w którym znajdziecie nawet kurwa bodzie. Rynek serwera rozwalony już w drugi dzień, bo bez specjalisty leci połowa itemów w grze. No cyrk pojechał, klauna zostawił. Już prawie tak na koniec pogadamy sobie o kilku rzeczach. Sabal, oglądałem twoje chyba ze 3 ostatnie filmy. Skąd nagle to twoje zdziwienie, że cię wszyscy jebią za ten serwer? Przecież ty przez bite 2-3 lata jebałeś dosłownie każdego za wszystko. Nawet nie wspomnę o tym, że na początku swojej kariery mówiłeś, że nigdy w życiu nie będziesz miał serwera. Po czasie jednak dodałeś, że można zdanie zmienić. No i co, naobiecałeś im złotych gór, a wyszło jedno wielkie gówno. Do czego ty się kurwa dziwisz? Co chwilę mówisz, że ci psycha siada, że ludzie tacy źli. Przecież ja to dawno już mówiłem przed startem twojego serwera na swoich streamach, że raz, ty jesteś za głupi, a dwa, to za słaby. Nie potrafisz na siebie przyjąć kurwa dosłownie nic. A jakąkolwiek krytykę by ci ktoś napisał, to albo to usuwasz, albo mówisz wypierdalaj na Nerwie, albo wypierdalaj do Nismo. I to jest chyba najmądrzejsza rzecz, jaką możesz zrobić. Wyganiać kurwa kogoś za inny serwer. Jeszcze warto dodać, że raz na ruski rok wbijałem na jego streamy. Tak wyrywkowo, no wyświetlił się Azorek, to się kliknęło, jak nie było co robić. Ty kurwa, chłopie chory jesteś, przecież ty non-stop gadasz o mnie, non-stop gadasz o Nerwi. Ty masz prawie 30 lat i ja w momencie, gdy ty non-stop o mnie pierdolisz, tak wszędzie mnie przytaczasz. Czuję się z tym bardzo dziwnie, ci powiem. Powiem ci tak, nie jesteś w moim typie. Jeszcze nawet kurwa ostatnio z tym laptopem wyjechałeś. Gdzie akcja z laptopem za topkę, gdzie tam walec bił? To było 2 lata temu i każdemu się przeżarła, a ty dalej myślisz, że śmieszny jesteś i gadasz kurwa walcu i laptopie. Weź ty się puknij. Na końcu tego filmu macie 2 fajne nagrania. Pierwsze to będzie taka bardziej bekowa rozmowa z Tutem Nodi, a drugi to będzie bardziej archiwalny wycinek z live'a u Sabala, gdzie otwarcie mówił, że ja napisałem do niego ze swojego prywatnego Facebooka z prośbą o to, żeby nagrywał z Nerwi Akademii. O czym powiedziałem mu, żeby pokazał takowego screena, o ile ja tak pisałem. Mocno obracał kota ogonem, zmieniał tematy, ale ja tam bana nie miałem i kurwa w końcu musiał się przyznać, że kłamał. To jest piękne po prostu. Sabal, ja bym ci odpuścił to, co odpierdalasz teraz. Mój serwer stoi dobrze, odcinki są jakoś tam oglądane. Mściwy kurwa jakoś raczej nie jestem. Jakbyś nie zauważył, przez te wszystkie lata, jak na mnie kłapałeś, kurwa, ani jednego filmu nie nagrałem. Za to ty o mnie z 50? Nie wiem, czy to już miłość z twojej strony, czy co, ale każdy mi co chwilę coś podsyła na fanpage. No więc bądź debilem dalej. A wam, drodzy widzowie, dziękuję za uwagę. Zapraszam na kabaret na samym końcu filmu i przepraszam, że nie mogliście obejrzeć normalnego let's playa z gry. Trzymajcie się, na razie, Leno Paleno, moc z wami. Że możesz palić gumę. Nie słyszę cię, bo się chyba kutasu dojdzie. A, no. No właśnie, jak, dlatego. Pokazujesz, jaki jesteś dorosły. Pokazujesz, jaki jesteś dorosły. Oj, rozpaczesz się. Nie, po prostu pokazujesz, jaki jesteś dorosły. No, pokazuję, jak ja 3 koła zarabiam na miesięcznie, nie? To samo brakuje tylko. Ja tylko pokazuję, jak zarabiam 3 koła miesięcznie na serwerze, nie? A propos Nismo, też nie wiesz wszystkiego, ale sam Nismo do mnie napisał, żebym nie pograł na Nerwi. Więc też musiałbyś się dowiedzieć więcej rzeczy, panie Bówek, ale co ja tam wiem. Nie wliczam w stawkę, no bo nie wiadomo ile, wiecie, ja wam podam przykład. Ile youtuberów gra na Valiumie i robi streamy z Valiuma? Powiedzcie mi. Ilu już tam jest? Ilu jest tych streamerów z Valiuma? Co? Zaraz do tego dojdę, Nismo. Czekaj, skończę tylko tą swoją myśl. Odpowiedzcie mi na pytanie, zaraz do tego przejdę, Nismo. Daj mi skończyć, kurwa, temat. Mogę skończyć temat? Boże, ale wy kurwa gracie w tego Metina, ja pierdolę. Dobra,
zrobimy w ten sposób. Załóżmy, że jest ich pięciu tych streamerów. Ilu tym streamerom daje Blasia donaty? Nic nie krwoży. No chcę skończyć, kurwa, temat. Czas mi coś przerwie, będę banował. Bo zaraz do niej do tego przejdę. Kończ najpierw temat, który zacząłem. Ilu streamerom Blasia? Nizmo, zamknij tą kurwa mordę, kończę temat. Poczekaj, nie bądź jebanym downem. Dobra, skończyłem temat, mogę już przejść do Nizmo. Coś napiję wody. Panie Nizmo GT, do mnie nie pisałeś. Ja skłamałem teraz w tym momencie. Chciałem tylko zobaczyć, czy pies Bubek poleci do ciebie na skargę. Sprawdziłem to, poleciał. Dlaczego, powiedzcie mi, mam takie pytanie do was. Dlaczego oni mogą kłamać, a ja nie mogę kłamać? Powiedzcie mi.